teraz sobie pojedziemy pasem łuku, pasem ruchu do tyłu. Widzi pani tam linię i te pachołki? Proszę jechać tak, żeby trzymać się tylnymi kołami maksymalnie prawej krawędzi. Na łuku nie używamy kierunkowskazu. Kręcić, kręcić, bo pani ucieka ten tył. Jeszcze, bo troszeczkę ucieka. O, właśnie. I teraz leciutko prostować, bo jest już za blisko. Trochę wyprostować. I teraz troszeczkę gazu, bo tutaj mamy taki karabin. Dokręcić bardzo ładnie. Odkręcić troszeczkę. Odkręcić, odkręcić, bo wchodzimy w ten. Jeszcze odkręcić. I teraz wyprostować do linii. Obowiązuje nas ta szersza linia. Wyprostować kierownicę. I stop. Proszę się zatrzymać. I teraz na egzaminie są linie przerywane. Są trzy linie. Momencik. Pomoc dydaktyczna. Są trzy linie. Pierwsza linia jest dla kategorii C plus E. Druga linia jest nasza. Trzecia linia jest dla samochodów ciężarowych bez przyczepy. I teraz jak pani popatrzy w lewe lusterko, widzi pani, ja położyłem taki pachołek biały. Wyobraźmy sobie, że to jest ta nasza druga linia i ma pani stanąć tak, żeby zderzak był tyle, żeby ten zderzak był tyle przed za linią. Do tego właśnie służy lusterko lampowe. I teraz proszę wsteczny i cofać. Czyli tu w górze. Tak. Raz, dwa do tyłu. Odpuścić troszeczkę. Odjedź. Jedziemy. Póki widzimy go w dużym lusterku, to jest w dużym lusterku. Tam nie ma co patrzeć. Tu, jeżeli jesteśmy tu równo. I teraz jak on się zbliża, patrzymy w lusterku górnym. Widzi, zaczyna pani widzieć w górnym lusterku? Proszę stanąć. Plus ręczny. Plus ręczny. Ręczny. I otworzyć zielonym drzwi przednie, zielonym. Może ja go za daleko położyłem. Zamykamy drzwi. Teraz widzi go pani? Tak. Mam stanąć jeszcze raz? Tak, żeby ta linia, czyli ten leżący pachołek, był tyle przed zderzakiem. Tam patrzę. O! I jak będzie tak ta linia, to będzie z tyłu nie więcej niż metr. Tylko, że na egzaminie będę miała pachołka. Będzie linia przed wami. Będzie linia. Czy to będzie pachołek, czy linia, żaden problem. Nie patrzy pani do tyłu, tylko patrzy pani w lusterko lampowe. Tak jak mówiłem, na egzaminie pani ma trzy linie. Pierwsza pani nie interesuje, bo to jest dla kategorii C plus E. Druga jest dla pani. One będą w jednym kolorze? One będą białe, na czarnym asfalcie, przerywane. Nie, ale pytam, bo czasami są... Proszę pani, proszę sobie podjechać na ten, na plac manewrowy, na Ziębicką i popatrzeć. Tam są one tak wyraźnie wymalowane, że oczy kłują. Druga, druga. Druga linia panią interesuje. I ma pani stanąć tą linię, potraktować tak, jak byśmy potraktowali tego. Czyli musi być mniej więcej tyle przed zderzakiem. Jeżeli będzie tyle przed zderzakiem, z tyłu musi się zgadzać. Ale mogę wysiąść i sprawdzić. Bo raz no, mogę.